Maciej Wróblewski tak śpiewał przed 5 laty, ale to było Alleluja i do przodu. Ładna ta piosenka, ale ja wiem. 25 lat mija od powstania. Jak to prywatne, to potem wiesz. Tu puszka, tam zablokuje. Stanisława Stefanka w ramach pielgrzymki, którą Polonia już zorganizowała do Częstochowy amerykańskiej. My natomiast w Polsce przygotowujemy się, i to już ostatnie przygotowania, do najbliższej sobotnio-niedzielnej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Częstochowy. Już po raz 25 to czynimy. Ale może jeszcze słuchacze pragnęliby skomentować, wypowiedzieć się na temat tej homilii, tego kazania, które wygłosił ksiądz biskup Stefanek. Widzimy, jak właśnie Radio Maryja łączy Polaków, łączy panowie na całym świecie. Myślę, że te pielgrzymki są najlepszym tego dowodem. Jakie uczucia budzą państwa te słowa księdza biskupa Stanisława? Mamy jeszcze kilka minut, aby móc podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uczuciami. Wśród tylu dróg. Także takie te piosenki na topie. Wskaźnik, można powiedzieć, zbiorowej mądrości, czyli zbiorowego przewidywania inwestorów. Każdy z nas może wysuwać bardzo różne wnioski. Wiadomo, że konferencja premiera Morawieckiego miała uspokoić te nastroje, że nie będzie nacjonalizacji, natomiast szczerze mówiąc, nadal nie wiemy, i ta niepewność, czyli coś, co jest najgorszego dla giełdy, ciągle dominuje. No bo jeżeli to mają być przekazane gdziekolwiek indziej te aktywa zgromadzone w OFE, no to pytanie, czy ludzie będą mogli wydać te pieniądze, spieniężyć, tego nadal nie wiemy. Ja pamiętam, że... To wiemy, że raczej nie. Tak? No, dobrze, no ale ja chciałbym przypomnieć, że... W pierwszej części meczu Islandczycy się boją, że coś się bardzo dobrze, ale to, co wystarczyło na tamtych przeciwników, to defensywnie okazało się stary za mało. Przede wszystkim ta gra w defensywie, przesuwanie w poprzednich spotkaniach dwóch bardzo dobrych formacji islandzkich, jeśli chodzi o obronę i pomoc. Teraz Francuzi nie pozwolili na to. Przede wszystkim w pierwszej części meczu bardzo dobrze zagrali na jeden, na dwa kontakty, przyspieszali grę na połowie przeciwnika. Prostopadłe podania, które były właśnie zagrywane pomiędzy dwie formacje, o których wcześniej wspomniałem, drużyny islandzkie, czyli pomiędzy pomoc i obronę. Tam bardzo dobrze ustawiali się zawodnicy francuscy. To wystarczyło na to, żeby strzelić już do 20 minuty dwie bramki, a po 45 minutach Francuzi prowadzili 4-0 i w drugiej części meczu wprawdzie Islandczycy walczyli i trzeba ich za to pochwalić, bo strzelili dwie bramki, ale na Francję to nie wystarczyło. Rzeczywiście, Francja pokazała wielką siłę, zresztą po samego początku turnieju, pomimo tego, że te mecze jakoś nie układały się idealnie po myśli kibiców francuskich, bo wyniki oczywiście były, ale Francja ma olbrzymią siłę w ofensywie. Wróćmy jeszcze do Islandczyków. Postawę Islandczyków w całym turnieju chwalił były szkoleniowiec i piłkarz reprezentacji Polski Lesław Ćmikiewicz. Godnie się pożegnali z mistrzostwami udanymi. Proszę pamiętać, to są udane mistrzostwa Europy i Islandii, bo debiutowali na tych mistrzostwach, a zaprezentowali się super. W środę, drodzy Państwo, pierwszy półfinał Portugalia kontra Walia, w czwartek Niemcy, Francja. Bardzo ciekawie zapowiadają się te spotkania, zarówno w pierwszym, jak i w drugim półfinale. No, trudno wskazać faworyta, bo Walijczycy pokazali, że grać w piłkę potrafią, a do tego mają takie pokłady ambicji, że potrafią ograć się niejedną drużynę, o czym przekonali się na własnej skórze Belgowie. Portugalia, myślę, nie lubi grać z takimi drużynami. W czwartek jeszcze ciekawszy półfinał Niemcy, Francja. Jak wygląda klasyfikacja strzelców na 3 spotkania przed zakończeniem Mistrzostw Europy? Na czele tej klasyfikacji Antoine Griezmann, Francuz, 4 bramki i 3 gole mają jego koledzy z reprezentacji Olivier Giroud i Dimitri Payet. 3 bramki ma również Gareth Bale, Walijczyk. On jeszcze oczywiście może
ten dorobek swój powiększyć. Nie może tego zrobić już Alvaro Morata, jego Hiszpania odpadła z turnieju. Z turniejem pożegnali się też niektórzy trenerzy. Część z nich oczywiście mówiła już przed Mistrzostwami Europy, że to będzie ostatni turniej ich w roli selekcjonerów. I tak z reprezentacją Włoch pożegnał się Antonio Conte. Z kolei posadę trenera reprezentacji Hiszpanii stracił Vicente del Bosque. Z posadą trenera, szkoleniowca reprezentacji Anglii pożegnał się Roy Hodgson. Jego los podzielił również Paweł Wrba, trener reprezentacji Czech, trener reprezentacji Szwecji, Erik Hamren, Angel Jordanescu. To jeśli chodzi o reprezentację Rumunii, oczywiście Michajło Fomenko, to reprezentacja Ukrainy i Leonid Słucki, reprezentacja Rosji. Głowy żądają również w Belgii Marco Wilmotsa, to po porażce właśnie z Walią. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada w półfinałach. Jeszcze raz przypomnę, w środę Portugalia, Walia, w czwartek Niemcy, Francja. Polska reprezentacja pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Występ trenera Adama Nawałki we Francji ocenił w rozmowie z Tomaszem Kowalczykiem były selekcjoner naszej kadry, Jerzanga. Jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w Europie. Doszliśmy naprawdę bardzo wysoko w tych mistrzostwach. Pokazaliśmy, że mamy zespół. Pokazaliśmy, że mamy w tym zespole gwiazdy. Pokazaliśmy również nasz polski charakter, jeśli chodzi o sposób rozgrywaczów, o to, że nie poddajemy się do końca. Mamy takich zawodników jak Lewandowski, jak Krychowiak, jak Łaszczykowski, jak Piszczek, Glik, Fabiański i wielu, wielu innych, którzy stanowią o sile tej reprezentacji. Można powiedzieć, że jesteśmy drużyną, która jest na takiej krzywej wznoszącej, nie jak inne reprezentacje, które jeszcze są oparte o zawodników wiekowych, które już powoli schodzą, że tak powiem, z piedestału i muszą odnawiać swoje generacje. My natomiast mamy zespół, który w mojej ocenie będzie cały czas szedł do góry. Jaką ocenę można wystawić naszej reprezentacji za Euro 2016? No przede wszystkim zrobiła to, na co wszyscy liczyliśmy, że wyjdzie z grupy, wyszła z grupy, że będzie szła bardzo wysoko, przeszła kolejną rundę po grupie, nie mogła wejść do strefy medalowej. Przypadek sprawił, bo rzuty karne to jest loteria. Wydawało się, że mamy piątkę pewną, ale w karnych nie ma nic pewnego. Na szczęście uśmiechnęło się do Portugalczyków. Nie poszliśmy już do strefy medalowej, ale myślę, że bardzo wysoka nota dla wszystkich. Trzeba pochwalić przede wszystkim cały blok obronny, bo myśmy grali znakomicie w obronie. Para Glik-Pazdan okazała się jedną z najciekawszych par środkowych obrońców na Mistrzostwach Europy. Fantastycznie bronił Fabiański. Według mnie ze Szwajcarią był piłkarzem meczu. Grał fantastycznie. Znakomicie grał Grosicki, bo to był piłkarz, który miał najwięcej asyst, który swoimi podaniami otwierał drogę do bramki. Fantastyczny turniej Krychowiaka i to jest piłkarz, który na tym turnieju pokazał, że jest rzeczywistym liderem naszym na boisku. Bardzo dobra gra Lewandowskiego. Czego zabrakło, żeby pokonać Portugalię? Odrobiny szczęścia. Może też odrobiny szaleństwa, bo ten mecz był taki strasznie wyrachowany z obu stron. Nikt nie chciał ryzykować, ani Portugalia, ani my. Natomiast to, co się zmieniło, jeśli chodzi o ocenę naszej drużyny, to to, że cała Europa i cały świat w tej chwili musi się z nami liczyć. Już nie ma tak, że Portugalczycy podchodzą do meczu z nami jako wielki faworyt, bo tym faworytem na papierze może byli, ale jeśli chodzi o mecz, to absolutnie był to wyrównany pojedynek ze wskazaniem na Polskę. Na pewno reprezentacja Polski obrała właściwy kierunek pod wodzą trenera Adama Nawałki. Przypomnę, że we wrześniu ruszają już eliminacje do Mistrzostw Świata 2018. Przypomnę, w grupie Rumunia, Dania, Czarna Góra, Armenia i Kazachstan. I to z tą drużyną właśnie na początek zmierzymy się w eliminacjach do Mistrzostw Świata. To tytułem podsumowania informacją dnia jest oczywiście potwierdzenie tego, że Grzegorz Krychowiak trafił do Paris Saint-Germain. Nie będzie jedynym Polakiem, który występować będzie w Ligue 1. Przed mistrzostwami jeszcze barwy Olimpika Lyon zasilił Maciej Rybus, przeszedł z Tereka Grozny. Lada chwila, być może jeszcze dziś będzie oficjalne potwierdzenie informacji, że Torino na AS Monaco zamienił Kamil Glik. Jest jeszcze wspomniany przez trenera Angela Kamil Grosicki, chociaż w jego przypadku nie wiadomo jeszcze, czy zostanie we Francji, bo po znakomitym turnieju Mistrzostw Europy pojawiły się jakieś kuszące propozycje, między innymi z Wysp Brytyjskich. To tyle, jeśli chodzi o piłkę nożną, tą reprezentacyjną, a teraz dwa słowa o tym, co się dzieje przed sezonem Ekstraklasy, który już wielkimi krokami się zbliża. Legia Warszawa wróciła ze zgrupowania w Austrii. Na koniec mistrzowie Polski przegrali z CSKA Sofia 0-1. 12 lipca wojskowi zagrają na wyjeździe z zespołem
Zriński Mostar w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, a w czwartek czeka już ich mecz z Lechem Poznań o Super Puchar. Sezon Ekstraklasy rozpocznie się dla Legii 4 dni później meczem z Jagiellonią Białystok. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Sporo kłopotów ma trener Besnik Hasi, a to z racji tego, że być może będzie musiał się pożegnać z niektórymi piłkarzami. Nemanja Nikolić, Michał Pazdan i Ondrej Duda to są ci piłkarze, którzy mogą odejść z Legii jeszcze przed najbliższym sezonem. Mówi się o tym, że Ondrej Duda robi kolejne podejście do Włoch. Tym razem Fiorentina jest zainteresowana reprezentantem Słowacji. W trakcie tego meczu z CSKA Sofia nie mógł zbytnio liczyć na Kaspera Hamalainena, trenera, to z racji kontuzji. Po kontuzji wraca też Aleksander Prijowicz. Sporo kłopotów ma trener Legii, ale nie tylko Legia przygotowuje się do najbliższego sezonu. Również Wisła Płock w ostatnim sparingu nawciarze pokonali trzecioligową Polonię Środa Wielkopolska 1-0. Swój sparing grała również Lechia Gdańsk, która przegrała Wielkopolska jak Wielkopolska. Tutaj jest na zawsze. Państwo zobaczą, że dziecko niepełnosprawne, ten zabrał mu ten telefon. 300 zł. On wyjeżdża dzisiaj do Bydgoszczy po 14. Ja mu załatwiłam, co prawda, duży telefon nowy, ale tamten, jako ten dziad warszawski, mazowiecki, szybko mu ten telefon przechwycił i jeszcze z tego, co on mi tutaj mówił, że on nie będzie chciał mu oddać, no bo zwleka, mataczy, że on niby jeszcze przyjedzie, a on będzie pilnował telefon. Telefon jest nie jego. Ja mówię, dzwoń normalnie na policję, ja tam dojadę. Powiedz, że jesteś gościem z Bydgoszczy, tu w Warszawie, i ten facet nie chce mi oddać telefonu. Oni będą wiedzieć, co zrobić. Jest szczyt NATO, mogą w areszcie Hama umieścić, bo czasy niebezpieczne są. I koniec. Ja piję kawkę i około godziny 12.30. Przypomnę tylko, że z turniejem wcześniej w rywalizacji dublistów pożegnał się Matkowski. Wcześniej opadł Kubot. Największą jak dotąd niespodzianką Wimbledonu jest oczywiście porażka Nowaka Dżokowicza. Broniący tytułu Serb przegrał w trzeciej rundzie z Amerykaninem samym Kwarejem. O 9.30 wiadomości lokalne, po nich druga część magazynu sportowego. Gośćmi Łukasza Starowiejskiego będą Przemysław Pełka, komentator NC Plus oraz aktor Bogdan Kalus. Ja już się Państwu kłaniam nisko. Marcin Powideł, dziękuję. Życzę miłego dnia. Audycję realizowała Żaneta Toma. Także przy poniedziałku Warszawa, przy poniedziałku, proszę Państwa.